Pan mówi takie słowa do nas, takie słowa pouczenia. Jeżeli chcecie poznać moją wolę, to czytajcie moje słowo. Czytajcie Ewangelię. Będę was oświecał, abyście poznali to, co od was oczekuję, a co będzie dla was darem mojego serca, słowo życia, słowo pouczenia, słowo zbawienia. Abyście wiedzieli, co macie czynić. Abyście wiedzieli, co macie mówić. Abyście wiedzieli, jak macie żyć. I takie słowo, adorujcie mnie. Bądźcie przy mnie i ze mną jak najwięcej. Chcę, żebyście trwali przy moich ołtarzach. Abyście nie tylko mówili, modlili się, ale także słuchali, milczeli. Doświadczycie wielkiego szczęścia i radości bycia ze mną. Nikt wam tego nie zabierze, mówi Pan. Nikt wam nie zabierze doświadczenia miłości, która staje się i stanie się waszym udziałem. Bo ja jestem przebaczającym Bogiem, mówi Pan. Bo ja podnoszę ciebie. Jesteś moją owieczką. Jesteś moim barankiem. Ucz się ode mnie. Ucz się od mojego serca. I nie bój się. Ja czuwam nad wszystkim. Patrzę na ciebie i trzymam ciebie. I moje serce jest wzruszone, kiedy ty wzruszasz się pod wpływem mojej miłości. Uleczę twoje rany. Ale ty ufaj mi więcej. Módl się sercem. To znaczy, kochaj mnie. To znaczy, zawierz się mnie. Dziękujemy ci, Panie. Niech te słowa głęboko zapadną w nasze serca. Chcemy być posłuszni tym słowom. Chcemy radować się tym Twoim, każdym Twoim słowem, które nas ożywia, które uspokaja nas, prowadzi nas. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Maryjo. Dziękujemy Wam, aniołowie. Dziękujemy Tobie, Aniele Stróżu, Aniele Ocalenia.